Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, ja nazywam się Auro17, a to jest kolejny odcinek Assassin's Creed Revelations. Kochani, zaczynamy, bo tu jest stoi jakiś gościu i mocno chce ze mną porozmawiać, także zapraszam was na odcinek. Ale patrz na mnie, jak ze mną rozmawiasz. Forgive my brash introduction, but I am an assassin in training myself. I am strong, fast, and quite a hit with the ladies. That is a start. How about a race, huh? I will prove to you my skill. Say to that spot there. Tak, kolego, zaraz cię rozwalę. Well, I could spare a few moments. All right, go. Czy ty, gościu, rzeczywiście będziesz biegł? Rzeczywiście będziesz biegł. Fajnie, kolego. Popatrz, jak ci teraz... Nie! Ej, kolego! Ale... Jak on mnie strollował? Ja się spodziewałem, że... Ty... Właśnie dostrzegam realną możliwość tego, że ten gość mnie załatwi. On mnie w tym momencie trolluje. He's mocking me. A mógłbym go teraz rzucić, ale... To by było słabe. I co? Kto jest szybszy? O nie! 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 Nie wierzę! Nie wierzę! Tak zjebać! Nie! Ziomuś, jak cię dopaść? Kurde, jak go dogonić teraz? Kurde, tak zrąbałem! Nie wiem, co ja żem najlepszego uczynił! Biegnij, jeszcze go dopadnę! Jeszcze cię dogonię, typie! Kurde, tak zrąbać sytuację! Dawaj, dobrze! Dawaj, sprintuj za typem! Sprintuj za typem, nie możesz dać mu się pokonać, przecież to jest jakiś zwykły lamus. Bez talentu i sensu życia. Znaczy, może sens życia będzie miał za chwilę. Nie, dlaczego? A nie, dobrze, wyprzedziłem go, tak. No, wbiegaj w ten punkt kontrolny, co za debilne coś. Mogłem tego autentycznie nie wygrać. Jarman, who is this? Ella, come. Meet my new mentor. I told you I was an assassin, my love. And to think you ever doubted me. Merhaba, efendim. We were just taking the air, Ella, and discussing tactics and such, no? No. We were discussing when your training would begin. Sunrise, every day. Galata Tower. Understood? Evet. Of course, mentor. To jest szkoda, że nie poświęcono troszeczkę więcej uwagi temu bohaterowi. No bo w sumie jest jeszcze jakiś tam quest od niego, ale ja się tym nie będę zajmował na let's playu. Dobra, teraz będziemy sobie robić misję. Natomiast jeśli chodzi o tego gościa, bardzo chętnie zagrałbym taką postacią, która coś tam słyszała o asasynach, ale w sumie to gdzieś tam może udaje asasyna, coś działa i zostaje rzeczywiście zrekrutowany do zakonu i później się dowiaduje, jak zakon wygląda rzeczywiście. I może jakieś wątpliwości w związku z tym, że czy asasyni rzeczywiście postępują słusznie. Coś w podobie do Shea Patricka Cormacka, którego znamy z części Assassin's Creed Rogue, której... innym, znaczy tak między nami to nie skończyłem. Aha, widzę, że tu jest jeszcze jakiś asasyn do zrekrutowania, ale najprawdopodobniej w sposób prosty, czyli obijając komuś mordę. No dobrze, obijemy jeszcze komuś mordę. Także przydałby się taki asasyn, taki styl. Myślę, że to by było dość ciekawe. Tak, nasz kolejny rekrut jest zwykłym asasynem, znaczy zwykłym ziomkiem, który został zaatakowany. Nie będę szczędził tutaj oczywiście przeciwko jego oprawcom, konkretnie jej oprawcom, bo widzę, że to niewiasta. Cześć. Niezbyt urodziwa. Let me repay your kindness with action, assassin. If you would have me,
I will join your cause. Dobra. I teraz już nic nie stoi nam na przeszkodzie. Piękne jest to, że tak naprawdę rekrutuję tych asasynów, ale nie będę nic z nimi robił. Nie interesuje mnie kompletnie rozwijanie zakonu tutaj. No. Także nie będziemy nic z tego robić na let's playu, ani nawet poza nim. A tu widzę, że cygański tabor. Ciekawe, może spotkamy tutaj kota cygana. Czy ten ziomek mnie podpalił? Nie, nie podpalił mnie, ale miałem wrażenie, że mnie podpalił. Siema, koleżanko. I've seen happier men at the gallows. Crack wise elsewhere, Efendim. Today the Byzantines stole half a year's worth of coin from us. Mi dispiace. Can I help? Perhaps. For centuries, my people have been slandered and insulted, labeled witches and warlocks. Well, so be it. We will not run from these lies anymore, but embrace them. Encourage these rumors. For it is better to be infamous than ignored. I like the sound of that. Here is my plan. Every man who touched that chest of coins must die, but discreetly, as if cursed by a pagan hex. The Romani curse becomes our blessing. Perhaps then people will leave us be. I to jest dość ciekawy rodzaj misji, znaczy inaczej, ciekawy pomysł. Natomiast tutaj pełna synchronizacja mocno to ogranicza, ponieważ będziemy musieli zatruwać konkretnych ludzi niosących te skrzynie ze złotem. Ale pełna synchronizacja, jak ktoś zdążył przeczytać, każe nam zatruwać... ziomek mnie tam jakiś z daleka wypatrzył. Dobrze, chodź kolego. Dziękuję. Zatruwać musimy, jeżeli chcemy oczywiście uzyskać pełną synchronizację, czego robić nie musimy, z poziomu grupy cyganek, które tutaj w Revelation zastępują znane z Brotherhooda i dwójki kurtyzany. Właśnie między nimi się możemy ukryć. Siema kolego. Co się działo z szatą tamtego ziomka? The fuck? Dobra, nieważne. Hyc. Okej. I nasi cyganie powinni być gdzieś tutaj na dole, ta wspaniała grupka. Czy one dopiero się pojawiły? Czemu ja ich wcześniej nie widziałem? Cześć dziewczynki. Pozwólcie, że się wmieszam między was. O, wy nawet idziecie same. Ale ja pozostałbym bardziej... gdzie są ci strażnicy? A, bo ja mam za wami iść. Czyli jak ja się w was wmieszam i ja sobie puszczę, tak naprawdę to już... Gra się samo. Gra przechodzi się sama. Teraz tak, mówię. Pomysł na misję, albo raczej jej jakby no fabularyzacja, jej narracja. To co tam ta cyganka zapowiedziała, że będziemy no wykorzystywać naszą niesławę przeciwko naszym przeciwnikom. O, na tej zasadzie. Bardzo fajny pomysł, bardzo fajny motyw. Natomiast no tutaj zrealizowany dość niezręcznie, uważam. Z tego tytułu, że no... Ta misja jest bardzo statyczna. Wolałbym bardziej skryptowaną misję z paroma cutscenkami, które zbudują klimat tej klątwy. No, gdzieś tam reakcje naszego głównego bohatera na to, że on gdzieś tam się może podśmiewa, może ma jakieś odczucia, jakieś reakcje w związku z tym, co robi i co się z tym będzie działo. Tymczasem... Niestety nie dzieje się tutaj kompletnie nic, to jest misja, no tak naprawdę trzyma poziom poboczny. Koleżanko, żebym ja nie trafił w głowę nikogo, kogo nie powinienem. Dobra, kolega ze skrzynką, tutaj też trzeba zaznaczyć głupotę. No nie tyle inteligencji tych strażników, bo to przecież zaprogramowali ich ludzie z Ubisoftu. Natomiast absolutną głupotą jest to, że tutaj gość ginie. Trudno, umarł nam kolega. Idziemy dalej. To jest głupie. Zostawili trupa, serio. Nawet nie zostawili człowieka przy nim, żeby ktoś zbadał sytuację. Umarł nam człowiek? Nieważne, chodźmy dalej. Ważniejsze jest złoto od naszego ziomka. Ja rozumiem, że oni podążają za rozkazami, ale jak... świat nas nauczył, ci, którzy podążają za rozkazami, nie są tak absolutnie tępi. Gdzieś tam pojawiają się wątpliwości podczas wojaczki i tak dalej. Tymczasem tych kolegów
Nie porusza kompletnie nic. Zobaczcie, jaka statyczna jest ta misja. Nawet nie muszę się starać, żeby trafić. Wystarczy tylko ustawić się między syngangami, żeby żaden nie trafić w głowę. Oni się nawet specjalnie zatrzymują, żebym ja mógł trafić bez kompletnie żadnego wysiłku. Za łatwo, za mało emocji, zbyt statycznie. Takie jest moje zdanie na temat tej misji. No, umarł nam kolega, ale o, tamci uciekli. Czyli jednak wprowadzono jakiś motyw reakcji. Dobra, plus dla tej misji. Ale na razie i tak jest zbyt statycznie. Czy ja okradłem właśnie moją cygankę? Mam nadzieję, że nie, bo... Tak. Tak. Dziewczyny! Dziewczyny, proszę was! Nie teraz! Nie mamy na to czasu! Rozumiem, ten gość chciał się bić... Okradłem jakiegoś typa przez przypadek. I ten gość chciał się... O, teraz gościu się nawet poruszasz. Nie, nie poruszasz się. W ogóle blokowanie celu. Niby blokuje cel, ale wystarczy się odwrócić. O, a patrz, teraz się zablokował idealnie. Dziękuję. Ukrycie. Ukrycie w cieniu. Stoją między mną trzy cyganki. Ziomki niosą złoto cyganów. Cztery cyganki, przepraszam. Ziomki niosą złoto cyganów. Gdzie jest bohater, który weźmie skrzynkę? Nie będzie bohatera, który weźmie skrzynkę. Nikt mnie nie zauważył. Dziękuję. Do be careful, Ezio. I hear that chest is cursed. Where to, bella donna? Nie rozumiem, czemu wprowadzają postacie, które mają dość dobrze napisane kwestie dialogowe i dodają je dosłownie na jedną misję. Jakie słowo? A cygan, tak? I find it funny. My people are from Eastern Persia and beyond. Yet somehow we have become citizens of a land we have never seen. People are quick to judge and slow to correct themselves. People are stupid. Sometimes. Czy ten kolega coś chce? A nie, on widzi tę skrzynkę ze złotem. Informacja się już rozeszła. Tylko szkoda, że nasi bohaterowie na to nijak nie reagują. Kolego! O to mi chodziło. Skoro już tutaj jesteśmy, to uciekaj. Wy jeszcze... A, bo oni jeszcze nie widzą, stoją tyłem. Ten zobaczył. Już, że trochę... Siema! Chcesz skrzynkę ze złotem? Nie chcę! Patrz, że wszyscy rozpoznają, że to ta skrzynka właśnie. Nie czaję. Czemu nie zareagują po prostu zabijając cyganów? Znaczy, ja bym nie zabijał cyganów, bo ja ich lubię. W tej grze. Nieważne. You should count it. Make sure everything is there. Oh, you have our thanks, Ezio. And you can count on us from here on out. For anything, at any time. Good to know. If I need, say, to borrow some money, I will ask you. Zgadnijcie, co jeszcze Ezio będzie robił w ramach współpracy z cyganami oprócz pożyczania pieniędzy. Nic, kurwa! Kompletnie nic, rozumiecie? Ezio nie będzie robił kompletnie nic w związku z cyganami. Dodano bohaterkę z kilkoma dość ciekawymi kwestiami dialogowymi, która gdzieś tam zarysowała swój charakter w ciągu jednej misji, to jest osiągnięcie. Natomiast... Kochani... Ona nawet nie dostała imienia, to boli. This shit hurts. O ile już mnie nie interesują, powiedzmy, złodzieje, którzy w jakiś tam sposób już się zaznaczyli swoim charakterem. La Volpe był, tak? Przez dwie części, tak? Mieliśmy dwa razy frakcję złodziei. Teraz też frakcję złodziei mamy i powiedzmy, że już teraz nie potrzebuję, żeby z tą frakcją mieć jeszcze więcej jakiejś tam narracji, tak? Bo mam po prostu przesyt, ale zdecydowali się zostawić tę frakcję. Okej, zostawiliśmy frakcję złodziei, zostawiliśmy frakcję najemników, z którą też mieliśmy już sporo do czynienia, razem z Bartolomeo Dalviano, kapitalną postacią, która też bardzo miło zapisała się w moich wspomnieniach. Tymczasem kurtyzany z nie tylko Paolą, tak Paolą ona się nazywała,
ale też na przykład z siostrą Teodorą. Z kilkoma ciekawymi postaciami, które zaznaczyły. Później Klaudia gdzieś tam prowadziła też cygański, znaczy gdzie ty cygański, właśnie nie, prowadziła kurtyzany. Gdzieś tam jej charakter się zapisał, nawet wykorzystali wykorzystali kurtyzany w Brotherhoodzie do tego, żeby gdzieś tam nawiązać bliższy kontakt, kontakt Ezja z siostrą. Znowu zaznaczyć jej charakter ponownie. Tymczasem tutaj do najemników złodziei i nowo przedstawionej frakcji cyganów, ale do cyganów jeszcze zaraz przejdę komentując. Gdzieś tu był... Aha, jest, ale i tak go nie dosięgnę, bo bym się musiał wrócić, nieważne. Do tych trzech frakcji wprowadzono po jednej postaci, bezimiennej, której no w tych dwóch pierwszych przypadkach na pewno niezbyt dobrze zaznaczono tym postaciom charakter. Czy ja mam tutaj jakąś wieżyczkę do przejęcia? Jest, owszem. To sobie to zrobimy. Wiecie co, nawet mi się nie chce. Jest godzina grubo po północy. Ej, ziomek, umierałeś! Umierałeś, typie! Umierałeś, serio? Ja nie wiem, kolego, czy ty jesteś świadom tego, że... Czy ja otworzyłem w tym momencie właśnie... Co tu się dzieje? Ja otworzyłem w tym momencie spadochron, tylko że czemu to się stało? Why did this shit happen? Okej, okay, i kolegę mamy gdzieś tutaj. Ty, tu jest. Do widzenia. Jeszcze ktoś się chce bić? Że tego pana zmacam. Nie podnoś go! Rzuć na typa, rzuć na typa, rzuć na typa, rzuć go! Nic się nie stało. Jego ciało przeleciało przez tego. Koledzy, ja rozumiem salwy z Assassin's Creed 3, które były dość ciekawie, fajnie zrealizowane. Ale how? Ale to, że... Czemu spadłeś za nim, ty downie? Nie, chłopaki, nie, 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 nie! Nie! O! No i zniknęło ciało... A ja, bo ja je wyrzuciłem tutaj. Dlaczego... strażnicy ze strzelbami, kiedy jestem blisko nich, dalej celują do mnie ze strzelb, a ja nie jestem w stanie do nich jakoś efektywnie doskoczyć, bo gra nie przewiduje takiej mechaniki na dopóki nie rozpocznę serii zabójstw. Dlaczego nie uciekają wszyscy strażnicy, którzy... Czemu spadłem za nim? Znowu ten gość... Jeśli chce się do niego zbliżyć, wchodzę wtedy w kombat i już zwalniam tempo, nie? Wow, nice! Było dobre. Jeszcze tutaj mamy pana. Dobrze, szaleje Ezio Auditore z ostrzem. Widzicie ten przeskok, który Ezio wykonuje między przeciwnikami. Serio? Organizując swój taniec śmierci. To jest debilnie strażnik. Dlaczego strażnicy są tutaj zrobieni jak stormtrooperzy z Władcy Pierścieni? Gdzie stormtrooperzy też byli autentycznie... No, no dobra, nie będę obrażał stormtrooperów. I czemu powiedziałem, że stormtrooperzy z Władcy Pierścieni? What? Z Gwiezdnych Wojen! Matko Boska, co ja rzekłem? Dobra, ale mówię, nie będę obrażał stormtrooperów. Natomiast ci strażnicy są konkretnie głupi. Widzieliście, że tamten strażnik po wystrzeleniu we mnie ze strzelby z odległości 3 metrów... Okej, okay, dobra. Jeszcze powiedzmy, że to jestem w stanie wybaczyć Ubisoftowi. Ale czemu gość nie postanawia nagle rzucić strzelby, uderzyć mnie tą strzelbą z jakoś z kolby czy coś? Nie wiem, czy były już wtedy bagnety, nie zwracam nawet uwagi na to podczas walki. Dlaczego nie decyduje się na walkę wręcz, tylko postanawia przeładować pistolet, znaczy pistolet, strzelbę? Mój przeciwnik zaraz mnie zabije. Ale cóż, może zdążę przez to pół sekundy, które dzieli mnie od śmierci, przeładować strzelbę, wycelować i strzelić jeszcze drugi raz. Może go to zabije, pomijając fakt, że to jest pierdolony Ezio Rambo Auditore, którego nie da się zabić jednym strzałem. Bo pije lekarstwa, pije eliksiry życia. Realizm. Czy to jest jakaś symulacja Animusa, że lekarstwa regenerują żywotność tak bardzo? Czy to jest jakieś ułatwienie dla użytkownika Animusa, ponieważ użytkownik Animusa nie potrafi posługiwać się w odpowiednim stopniu ciałem asasyna i wszelkie błędy, których przodek tak naprawdę nie wykonał, po prostu no, zmniejszona zostaje kara? Nie, zmniejszona kara to jest to, że wczytuje się save po desynchronizacji. Jestem wielkim wrogiem lekarstw w tej grze. Nie umiesz się bić? Jesteś słabym asasynem? Giniesz! Desynchronizujesz się i masz kolejną szansę na to, żeby... zaistnieć, tak?
Zaliczyłem punkt widokowy, prawda? Ale nie zrobiłem drugiej ważnej rzeczy. Także znowu Assassin's Creed Revelations, znowu udaje mi się obnażyć kilka absurdów, które twórcy do gry wprowadzili. I gwarantuję wam, moi drodzy, że tych absurdów przez wszystkie części Assassin's Creed, a przypominam, że to jest dopiero czwarta, bez Syndicata, którego kończymy na kanale, czeka nas ich jeszcze trójka, Liberation, czwórka, Rogue i Unity, czyli jeszcze pięć części, nie? W każdej z nich, ponieważ już ją skończyłem i z perspektywy czasu widzę błędy, ponieważ każdą, nawet tymi gorszymi, byłem zachwycony podczas pierwszego podejścia, ale dziś po prostu zaczynam widzieć grzeszki, zaczynam widzieć błędy, zaczynam widzieć absurdy. Kiedyś mi to nie przeszkadzało, dziś też mi to nie przeszkadza, bardziej mnie to bawi, ale nadal jest to coś, o czym warto powiedzieć i dlatego o tym mówię, moi drodzy, dlatego o tym mówię. Kochani, aha, tu jest jeszcze jeden punkcik do zdobycia. Tam jakaś ten tam, coś tam za Nimusa. Ziomek, czemu kopiesz moje siano? Zostaw moje siano. Dobra, budynki przejęte, będziemy mieli jeszcze nowego asasyna do przejęcia, tak mi się wydaje. Zaraz się tutaj rozejrzymy, powinienem gdzieś, gdzie jest, na mapie gdzieś jeszcze powinien być jeden asasyn do przejęcia i bardzo chętnie sobie go przejmę. Miejmy nadzieję, że to właśnie ten. Podejdziemy, sprawdzimy, zobaczymy. Ale chyba tak jest. Chociaż wcale pewności nie mam. Teraz tak, jak skoczę tutaj. O je, zeskoczył. Myślałem, że tylko z beleczki da się wyskoczyć. W ogóle beleczka to jest. Jak widzisz beleczkę z Assassin's Creed'a, to już wiesz, o jaką grę chodzi. No i kurczę, nie mogę jednym przyciskiem wejść na ścianę, bo muszę się napić piwa. Dzisiaj piję warkę Radler. Bo mi moja kobieta zabrania za dużo pić. A że po całym dniu roboty coś wypić trzeba. W ogóle jest tu strasznie gorąco, ja muszę zamykać okno na czas nagrywania. Dlatego, że jeżeli mam otwarte okno, ja mieszkam jakieś 20 metrów od bardzo ruchliwej drogi. I na tej drodze, może nie jest głośno przez cały czas w nocy, ale jest głośno, zdarza się, że przejedzie na przykład no, straż czy karetka na sygnale i to wiecie. Co to jest tutaj? Bio się? Dobra. You there. Siema. You have the bearing of a man who thinks. Mogę się odwrócić, nie mogę. But I find you are rather pathetic specimen. What do you have to say about that, Alchuk? If I had a message for you, I would give it to your mother. How dare you? We settle this now. Kolego, ale ci spizgam mordę. Taki jesteś awanturnik? Taki jesteś awanturnik? Do not pester anyone again. Gdzie jest moja nagroda? Surprise attack! Are you serious? Surprise attack? Dobra, kolego. A? Zrobił unik przed piachem. A, gotów na wszystko. Ale może wiesz, jak już rzucasz we mnie tym piachem, to spróbuj zaatakować. Nie uważasz tego za dobry pomysł? Jeep. I butować go. Dobrze. Glanuj frajera. Jeszcze cię podniosę, lamusie, żeby cię nie dobijać należąco. Dziękuję. Jak poleciał. Jak down. Kolego, serio? To się robi nudne, przyjacielu. Ale on pada jak Bela taka. Pik, pik, pik. Spróbuj wstać, co, lamusie? Stoi, wstałem. O, ale mnie zaczęło boleć nagle. Dobra, kolego, ale... oni się pocałowali! What the fuck? Would you like to put those fists to better use with the assassins? You mean, fight for a cause and not only for amusement? Kolego, odsuń się ode mnie.
I am sure you would still find some joy in it. Zdejmij rękę, wyjmij rękę ze mnie. Zdejmij rękę z... Ci ludzie, co się z nimi stało? Wszyscy nagle... Nie łaź za mną! Nie łaź za mną! Nie łaź za mną! Stalker! Kurczę, 350. Dalej będzie za mną łaził? Nie. Odpuścił sobie. Połaził za mną, aż odebrałem nagrodę. Dobra, moi drodzy, tutaj kończymy. Przejęliśmy sobie, znaczy przejęliśmy, zrekrutowaliśmy 3 asasynów. Wykonaliśmy misję dla cyganów. Zostaje jeszcze nam misja dla najemników, ale ona jest misją poboczną, więc nie muszę się spieszyć z jej wykonaniem. Chyba, że gra mnie do tego zmusi. W każdym razie w następnym odcinku zabierzemy się dalej za fabułę. Może uda się skończyć następną sekwencję. Zobaczymy. Sporo nas jeszcze czeka, moi drodzy. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę lub w dół, w zależności od tego, jak oceniacie ten odcinek, komentarz do waszej oceny oraz subskrypcję, jeżeli chcecie być na bieżąco. Pamiętajcie również o zaglądaniu na Facebooka, do którego link macie, jak zawsze, w opisie. Tam się dzieje dużo rzeczy. Zapraszam. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku Assassin's Creed Revelations. Cześć!